Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnej bitwie na liście Bitew Miesiąca. No i dzisiaj obejrzymy sobie bitwę na kolejnym pancerniku. Tym razem mamy tutaj francuskiego Jambarta na tierze 9. I obejrzymy sobie bitwę, w której będziemy się tutaj spotykać z dziesiątkami i z ósemkami. Także jesteśmy na środku stawki, nie mamy tutaj siódemek, także powinno być nie najgorzej. Jeżeli chodzi o matchmaking, no to mamy 3 dedeki, przy czym jeden jest taki na pół gwizdka, bo to jest Friesland, także no nie torpeduje. Mamy niestety Hakuryu, także troszeczkę będzie tutaj utrudniało żywot, no i Kagero i Shima, także na nie trzeba uważać. Mamy 4 krążowniki, 4 pancory. Także mamy epicentrum i obejrzymy sobie tutaj bitewkę w wykonaniu gracza Litar z klanu WOP. No i ulubiony element, czyli przyspieszamy, dopływamy na miejsce, zobaczymy, co się będzie działo. Czy ja dobrze widzę, że to jest Jambart zrobiony pod sekundarkę? Bo 10,1 km to chyba to jest sekundarkowy Jambart. Przyznam się, że widziałem tylko jeden materiał, w którym ktoś grał w ten sposób i do tego wypłynął tyłem na przeciwnika, żeby cała sekundarka znajdująca się tutaj na rufie strzelała, no i to było raczej takie materiał z politowaniem nagrany niż jako instrukcja, jak wykorzystać ten okręt poprawnie, przy czym no zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Sądząc po screenach, bitwa weszła, także no jak widać nawet najbardziej absurdalne buildy, takie jak Jambart pod sekundarkę, mają rację bytu. Nie zawsze, ale płynie sobie Minotaur tutaj do nas, na razie jobem, także wiele mu nie zrobimy. Zanim płynie gdzieś Mizuri, Shimakaze, Friesland na środku kapa, odpalamy dopałeczkę do silnika od razu. Litar tu idzie dosyć szeroko, radar nas trzyma, z czego może nas trzymać Czapajewa. Jest Mizuri na 13 km burtą do nas, także warto by go poczęstować czymś. A obeki poleciały, idzie booster do reloadu i będzie chyba zaraz leciała salwa z pepanców. Jest pożar za 7000, znaczy pożar i 7000 damage'u. Ale Mizura już się kontuje, także no trochę szkoda tej salwy, że to był założony obek. Teraz poszedł Pepanc i tu nam coś... O, jest Czapajew. Na 10 km może gościa trochę zaboleć, tym bardziej, że nam tutaj się jeszcze... Nie, chyba nie załapało tego reloadu na szybszy jeszcze. Ale Czapajew jest ustawiony... No już nie. Znowu idzie salwa z obeków. Czapajew dostaje jeden pocisk, jeden pocisk go podpala, także to się jeszcze udało. Mizura już stoi, mamy dopałkę do silnika włączoną i tak manewrujemy sobie prędkością troszeczkę. Jedyne, co może nam zagrozić w tej chwili, no to nie Friesland, nie bardzo, torpedy z... A nie, to Moskwa, to Minotaur, przepraszam. Źle spojrzałem na minimapkę. Myślałem, że tu Minotaur siedzi za wyspą, także byłoby ryzyko torpedowania, a że Moskwa, no to będzie problem. Cały czas widzę obek załadowany. Palimy sobie tutaj Mizuri, które no tak trochę nieudolnie przed nami ucieka, bo płynie sobie do nas ustawiony centralnie dziobem, ale cofa się, także no... Chociaż no... Gościu jest w ciężkiej sytuacji, bo tu mamy tak, mamy Jambarta, mamy Władka i mamy tam Atago, którego pali. Tu mamy Kitakaze, którego może storpedować. No i gościu za bardzo nie ma co zrobić. Gdyby przyjolował, no to może chociaż tego Jambarta by zdjął. Nawet gdyby go staranował, no to byłoby to już coś zrobione tutaj w tej bitwie. A tak, gościa spalą po prostu na wstecznym i to będzie tyle. Dwa pożary na pokładzie Jambarta. Naprawka była zużyta, także teraz sobie odpalamy ereczkę. Tak jest, to jest sekundarkowy Jambart. Na obekach do tego. Jeszcze jeden pożar cały czas trawi nam ten pokład, ale to już ostatnie jego sekundy. Na razie mamy dosyć stacjonarną wymianę ciosów przy akompaniamencie drapiącego nas po plecach Czapajewa tam w 15 km. Mizuri teraz ruszyło do ataku, przy czym teraz role się odwróciły i Jambart sobie na wstecznym ucieka. 7005 penetracji weszło z obeków. Ja nie mówię, że Jambart to nie jest okręt do gry taki, żeby tych obeków nie wykorzystywać, bo tutaj jednak żonglowanie pociskami to jest kluczowa sprawa. Ale no, pod sekundarkę bym się raczej tego krętu odważyć, nie odważył zrobić. No i kolejna salwa wpadła. W Mizuri mamy 55 tysięcy na koncie i pierwszego fraga. Tutaj stoi sobie Moskwa. To ona nas radarowała, najprawdopodobniej nie Czapaje, bo on jest teraz na ponad 15 km.
Na razie przyspieszymy, zobaczymy, co się tu będzie działo. Cały czas konsekwentnie założony jest obek, mimo że Czapajew sobie tam stoi pod odpowiednim kątem i pokazuje burtę jeszcze bardziej, to nadal leci obek. I no, moim zdaniem zmarnowany booster do reloadu, bo tutaj znowu z obeków. A Czapajew ustawiony jest na tyle, że można by mu zrobić sporą krzywdę. No już nie. Dwa pociski i bez pożaru, 63 tysiące. 5 pożarów na razie z 32 pocisków nam się udało zrobić. I o ile Moskwa nam tutaj nie pójdzie do przodu, no to możemy próbować zajść ją od tyłu i coś się tutaj zrobić sensownego, ale zobaczymy. Że chłopaki tu nie są za mocno zainteresowani tym, żeby coś pomóc na środku, zająć się kapowaniem tej strefy kluczowej, tego epicentrum całego, tylko sobie tutaj plumkają na 16 km. We trzech, żaden z nich tutaj nie płynie w kierunku środka. Żambar cały czas na pepancach, na obekach, przepraszam. Teraz w końcu pepanc się ładuje. Myślę, że tutaj będzie polował sobie, jeszcze raz, jaknik, litar na tą Moskwę. Teraz udało się Czapajewa podpalić w końcu. Ucieka od nas tutaj Bismarck. Tu gdzieś stała Moskwa i jest Frisla, nie, Shima jest tutaj, no to już niebezpiecznie się robi. My co prawda Shimce możemy zrobić spore kuku. Zwłaszcza gdybyśmy mieli booster do reloadu, no to możemy gościa szybko skasować. No ale on nas może jedną salwą torpedową też wysłać do portu. Nie wiem, która to salwa w tej bitwie z pepanców, ale jedna z nielicznych. Jest Shima na 9 km. Teraz by się booster do reloadu przydał. Ja często mam tak, że na okrętach, które go posiadają, po prostu zachowuję go na sytuacje, które nie mają w ogóle miejsca w bitwie, ale wolę mieć go w zapasie wtedy, kiedy mi się naprawdę przyda, niż go marnować w takiej sytuacji, gdzie palimy sobie Czapajewa na 16 km. Leci w naszym kierunku Hakuryu. Naszym? Możliwe. Trzyma nas tu Hydro z Moskwy. Moskwa poszła do przodu i tam będzie biła zapewne to Atago. Ma go pod ładnym kątem. Pytanie, czemu z Atago nie znika HP w ogóle. Samoloty spotują Shimę. Yoshino morduje nam Alabamę i robi się 4 do 7 we fragach. To nam zostaje, no udało się dopalić Shimakaze, mamy drugiego fraga, 73 tysiące na koncie. Teraz robimy sobie zwrocik, bo tam jest Czapajew, jest Midway gdzieś, nie przepraszam, Hakuryu gdzieś w okolicy i uciekający Bismarck. 5 do 7 we fragach. Niewielka przewaga, tylko 30 punktów na korzyść czerwonych. Środek jest zablokowany. I teraz co się stanie? Mamy tutaj Moskwę burtą. No nie zupełnie. No i pepanc robi robotę. Może nie był to devast, bo kąt był nieodpowiedni, ale w nadbudówki też weszło ponad 13 tysięcy, przepraszam. No sekundarkowego Szambarta to już dawno nie widziałem. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę kąty tej sekundarki, pod jakimi kątami ona strzela do przodu, a to no, no nie jest to okręt do ustawiania się do przeciwnika tyłem, no bo kąty naszej głównej artylerii też nie są jakieś porażające, jeżeli chodzi o pływanie i strzelanie do tyłu, dlatego jedno trochę drugie wyklucza. No ale jak widać w tej bitwie jakoś się sprawdza. Chociaż no, nie wiem, nie widzę rozsądnych argumentów na temat tego, żeby robić okręt, który stoi do przeciwnika dziobem, a sekundarkę ma z tyłu właśnie pod sekundarkę. No ale nie wiem, no różne widać ludzie rzeczy testują. Nie, żebym się czepiał, po prostu dyskutuję tutaj na temat sensowności tego buildu. Bo tutaj wykorzystany jest, jak widzicie, na razie dobrze. 181 trafień z sekundarki to naprawdę ciężko na kurfurście nieraz zrobić. Bo przeciwnik spierdziela straszliwie i nie ma jak do niego dopłynąć. A ta sekundarka tam ma 11,6 km. Mamy już na dokończeniu sobie tego hipera. W tej chwili łapiemy w sekundarkę Yoshino. Hiper został domordowany przez Władywostoka i mamy Yoshino, które płynie sobie do nas pięknie burtu. Mamy na szczęście załadowane w końcu pepance. Także tutaj węższe devasta. Leci ładna salwa i... Ojej, szkoda. Dwa przebicia, dwa rykoszety. Niewielki damage tam się zrobił. Na razie mamy 110 tysięcy i 3 fragi na koncie. 9 do 7 we fragach ogólnie. Nas zostało 3, przy czym lotnia jest. Tam Władywostok grający nie wiadomo o co, jakąś pietruchę tam goni sobie lotniskowiec, nie wiem co on tam kombinuje. No i tutaj został jeszcze sobie nasz w dobrej całkiem kondycji Żambard. No właśnie, torpedy z Yoshino.
Hydro również z Yoshino nas złapało, to powinno Hakuryu dokończyć robotę. No nie, przeżyło. Przeżyło Yoshino. Ale myślę, że sekundarka go dopali. Nie wiem, czy gościu torped nie ma, czy ma je w przeładowaniu, ale lepiej było w takiej sytuacji już wypakować te torpedy ile się tylko da, żeby jeszcze jakiś damage zrobić, może tego Jambarta zatopić, bo przeciwnik miałby delikatną przewagę w tej chwili, gdyby ten Jambart zatonął razem z Yoshino, no ale jak widać, gościu się trochę zamotał, torped nie wypuścił. Atakuje nas lotnia, ale nieskutecznie, przechodzi nam prosto przed dziobem, czy bliziutko dziobu torpeda. 120 tysięcy na liczniku, przeciwnik ma jeszcze 4 okręty, w tym ma również Kagero, mamy 4 fragi na koncie. I o ile nie Dedek, no to moglibyśmy się tutaj poczuć w miarę pewnie, bo Czapajew jest dosyć mocno obity. Bismarck był gdzieś tam na krańcu świata, no i gdzieś tam sobie lata jeszcze Hakuryu. Mamy jeszcze jeden booster do reloadu, jeszcze jedną naprawkę. Jest Bismarck. Teraz będzie walka na sekundarki. Gdzie ten zrzut poszedł? Tutaj w wodę. Jest Paczajew. 9 sekund do reloadu. Zdąży tego sieknąć? Powinien go zdążyć jeszcze tutaj przyciknąć, bo on sobie powolutku płynie. No nie, zrezygnował ze strzału do Czapajewa. Samoloty spadają dosyć szybko. Jak widzicie, już 8 mamy zestrzelonych przy tym nalocie. W sumie to już będzie 30 samolotów. A nie, przepraszam, myślałem, że 8 jest wcześniej. Że 20... 4 samoloty. Buildy sekundarkowe moim zdaniem bardziej się sprawdzają na okrętach, które żeby wykorzystać swój pełen potencjał, muszą troszeczkę burty odsłonić, bo wtedy strzela raz, że cała artyleria główna, to i cała artyleria pomocnicza. A tutaj spójrzmy, ile strzela nam dział. Strzela tylko dwie wieże strzelają w tym momencie. Tylne nie mają w ogóle kąta, żeby strzelać do tego Bismarcka. A Bismarck śmiem twierdzić, że strzela z większej ilości w tej chwili do nas, o ile nie ma jej poniszczonej. Ale patrząc po celności ognia Bismarcka, to raczej eksperta w sekundarce to on nie ma. No tego perka, który zmniejsza cel, rozrzut. Wiadomo o co chodzi, pamiętam nazwę. Ekspert uzbrojenia dodatkowego, bodaj rzeczy jakoś tak. No i mamy tutaj sytuację teraz dosyć ciekawą, bo leci w naszym kierunku lotnisko. Wychodzi sobie tutaj na pewno śmierć Paczajew, także zobaczmy co on zrobi. Wyparuje. No nie wyparował. 3 przebicia na wylot i rykoszecik. A boosta do reloadu już nie ma. 2 pożary na pokładzie. Naprawka za 2 sekundy. Ależ zmasowany atak tu następuje na Jambarta. 4 fragi mamy na koncie. 158 tysięcy na liczniku. I pakują do nas krążownik, pancernik i jeszcze lotnia nas atakuje. Ten Czapajew powinien płynąć całkowicie dziobem do przeciwnika. Wtedy miałby jakieś szanse na to, że dłużej przeżyje i puści torpedy z bliskiej odległości Jambarta. A tak widzieliście, odsłonił burtę na tyle, że dostał jeszcze cytkę. To jest pierwsza cytka tutaj w tej bitwie. W międzyczasie wpadł nam również ekspert obrony przeciwlotniczej i Kraken. Także piąty frag, 166 tysięcy. No i zostaje przeciwnikowi w tym momencie Bismarck, który tutaj jest na wycofywaniu się i gdzieś tam Hakuryu. Także gdybyśmy mieli wsparcie od naszej lotni, no to jesteśmy w stanie to ugrać. Lecą bomby przeciwpancerne. Tamto Hakuryu ma jeszcze pełen setup tutaj. Hakuryu na 15, także darmowy damage się szykuje. W tej chwili nie ma bicia w ogóle Jambart na Bismarcka, także no jednak warto by się na tym Hakuryu skupić. On tam powolutku sobie przemierza mapę. Oj, trochę zabolał ten nalot. No ale Jambart się pięknie odpłaca. 19 tysięcy, druga Stadela i mamy wsparcie również jeszcze. Nie wiemy niestety co kombinuje Bismarck. W jego kierunku lecą już bombowce przeciwpancerne również w pełnym setupie, także może troszeczkę tutaj damage'a mu zrobi ten nalocik. Bismarck jest dosyć dziwnie ustawiony. Hakuryu próbuje tutaj torpedowcami w tym momencie. Szkoda, że tutaj ten Jambart się tak schował za wyspę, bo w tej chwili nie ma bicia ani na Bismarcka, ani na Hakuryu. Zrzut chyba się Nie, jedna torpeda wejdzie, o ile się uzbroi. Uzbroiła. Na szczęście bez zalania, magiczne 6000, także lotnie OP.
Taki damage, co zadają w burtę Yamato torpedy z Frieslanda, które płyną z prawie że 100 węzłów, jest ich 10, a tu mamy dwie torpedy, także no... Jak ktoś mówi, że lotnie SOP, to radziłbym się zastanowić. Leci kolejna salwa w kierunku Hakuryu, wpada nam duży kaliber, niestety tutaj trzy przebicia na wylot, tylko jeden pocisk penetrował, ale sekundarka, spójrzcie jak pięknie tutaj tłucze. Bismarck tam wbity w wyspę sobie siedzi. Będzie cofał, także warto by się tutaj odchylić i mu pieprznąć tutaj jeszcze jakąś pożegnalną salwę, bo on dużo chapsa nie ma. Ale niestety wystrzelił się tutaj Rambard, nie robiąc Hakuryu praktycznie nic. A tu sobie stoi Rambard burtą, także no... Trochę szkoda, ale sekundarka teraz chodzi. Teraz jesteśmy dupką do przeciwnika, nie możemy do niego strzelić głównej artylerii, ale sekundarka działa. No, gdyby taka siła ognia była do przodu, to ja rozumiem, ale do tyłu trochę mija się to z celem jak dla mnie. I dziękuję, dobranoc, pancernik wysłany na dno i zostaje tylko lotniskowiec próbujący nas jeszcze zatopić. 25 sekund do końca bitwy leci, jeden torpedowiec, który powinien zaraz spaść. Chyba nie zrobił zrzutu. Płynie sobie tutaj powolutku Hakuryu. 25 sekund. Chyba już lotniskowca nie zatopimy. O, ładnie jeszcze wchodzi. 11 tysięcy. Nie, to torpeda spadła do wody, ale nie wiem, czy starczy zasięgu, ale pewnie i tak tutaj sobie na spokojnie wmanewrujemy. 220 tysięcy, 6 fragów. No i znowu brakuje kąta na ostrza z głównej artylerii, a sekundarka sobie plumka radośnie. Jeszcze udało się podpalić, ale bitwa się niestety kończy. 7 fraga nie dało się zrobić. I wynik ostateczny przedstawia się następująco. 227 tysięcy, przepraszam. Mamy eksperta w obronie przeciwlotniczej, wsparcie, duży kaliber, kraken, dreadnought, ognioodporny i 6 fragów na koncie. Także zarobek widzicie na pewno bardzo ładny, ale trzeba wziąć poprawkę na to, że mogły być zakładane wszelkie dostępne sygnały na zarobek. No i bazowy exp wygląda następująco. Z mojej strony w tym materiale to wszystko. Do usłyszenia i... Na razie.